nie ma środków, no to nic nie mogę. Ja mimo, że teraz jeszcze do nas nie. Ale jeszcze jedną rzecz nie powiem. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Żebyście Państwo zobaczyli, jaki jest problem. Okej, okay. Ja jestem jak najbardziej za środkiem dla Apenergy i Diagnostic. W zeszłym tygodniu zostaliśmy poproszeni o wyliczenie kosztów dostosowania dla dzieci niepełnosprawnych pierwszego piętra starego skrzydła szkoły podstawowej nr 3 w Gostyni. Przygotowaliśmy. Kwota 122 tysiące. To jest jedno. Druga rzecz. Ulica Słoneczna, chodnik. Jest w budżecie zaplanowana kwota 164 tysiące. Według kosztorysu całość ma kosztować 344 tysiące. Ja mówię, chciałbym teraz zacząć od czegoś innego. Chcemy, tylko zwróćcie Państwo uwagę, że wychodzą kolejne koszty, które w mojej ocenie no, są w tym momencie nierealne do danej inwestycji. No nie wiem, moim rozwiązaniem jest to, żeby usiąść i zastanowić się, z których inwestycji będziemy w tym roku rezygnować, żeby faktycznie teraz zaspokoić potrzeby Art Energy czy Jarmarku. W Urzędzie Miasta pieniędzy nie ma. W Urzędzie Miasta wynagrodzenia w tym momencie kończą się w październiku? W październiku. My nie mamy z czego. Wolnych środków nie ma. Jestem za, tylko że proszę Państwa, no ja w tym momencie stoję przed faktem, że ja nie mam z czego. No, jedyną rzeczą to są po prostu cięcia w tym momencie inwestycji. Ja mam takie wrażenie, że świadomo, być może to jest mylne wrażenie, ale jakby, nie wiem, czy chcecie Państwo zaprosić, albo... Nie, no, no ale... Już któryś raz jest mowa o podwójnym finansowaniu. To po co, nie, no, okay. Profilaktyki, jeżeli nie możemy pozyskać innych środków, jeżeli wniosek do zostawy 6. Ale, że 15? Nie. Nie, no to po co kwota 15? To po co w ogóle? To może być znane. No to nie mogę. Ja rozumiem, że teraz... Ale kulisy chyba były znane całego postępowania, prawda? Wymagania co do złożonych projektów i możliwości ubiegania się o środki. Pani Burmistrz, no, o festiwalu to jest ciekawe. Ja my rozmawialiśmy już w ubiegłym roku tuż po nim. To nie jest tak, że to jest temat. No tak, jeżeli. I budżet wcale nie jest większy niż w zeszłym roku. No jeżeli Państwo mieliście sygnał, że są możliwości pozyskania środków z tych no, alkoholowych, tak to nazwę, to trzeba było przygotować odpowiedni program. No i taki program przygotowaliśmy, mieliśmy. Na 36 tysięcy, a otrzymamy 15. No ja akurat chyba mam inne informacje, bo w znaczy, tym programie nie było do końca zawartych elementów profilaktyki. To ja może powiem inaczej. Tak samo jak i my, jak i Mazur Gostynin czy inne instytucje nie chcą korzystać z programu profilaktyki. Dlatego, że jeżeli cokolwiek chce się zrobić z tego programu, jest to bardzo, bardzo trudne i niewygodne. I ja nigdy nie byłem przez moment, żeby korzystać z programu profilaktyki na festiwal. Mieliśmy informację od dyrektora zadrożnego jeszcze ówczesnego, że na ten w budżecie MCK jest 20. No, z różnych względów zrobiło się 5. Trudno, bo są inne wydatki w MCK-u. I okej. Okay. No to dlaczego Państwo mi to tłumaczycie? Ja to rozumiem. Co możemy podczas dwudniowego festiwalu zrobić, nie wiadomo, z programu profilaktyki? No jeżeli Pan tutaj, tak jak Pan Burmistrz mówił, wspominał, że nie tylko inwestycje, ale mamy zapewnić jeszcze jakieś dodatkowe, no nie wiem, wydarzenia kulturalne w mieście, no to z Państwa inicjatywy, tak jak tutaj my, Pani Skarbnik mówiła, że było w budżecie Domu Kultury 110 tysięcy więcej, Państwo zdjęliście, przeznaczyliście to na inwestycje. Ale może zasadne było pozostawić te środki i wtedy nie byłoby problemu. Tylko nie tak jest. Ze zorganizowaniem imprez. Troszeczkę przekrzywia. Skoro w budżecie zatwierdzonym już dla. Porównując z poprzednim rokiem, było więcej. Były środki 20 tysięcy na ten festiwal, one zostały zdjęte i przeniesione na Jarmark. Nie. No bo tam zabrakło do Jarmarku, tak? Ile środków i zostały
zabrane z festiwalu i dorzucone do jarmarku. Takie informacje, przepraszam, ma pani dyrektor? Nie, ale tak, no, tak to oficjalnie. Nie. Bo tak wynika z pisma, że były zabezpieczone. Nie, ja myślałem, że w projekcie budżetu sobie pisał 20, a tak powiedział, bo musiał uzyskać jak najwięcej. Niestety. Nie, że ale to dyrektor, ja może stwierdził, że jest 20. I tak było w projekcie. W projekcie budżetu, a już później w uchwalonym, jak otrzymała informację. Tak. No dokładnie. Dlatego, tak to jest. Ja nie wiem, jeżeli Państwo macie jakiś pomysł. Ja uważam, ja podtrzymuję to, że powinniśmy faktycznie doprowadzić do tego, żeby te imprezy odbyły się, tylko że musimy wiedzieć teraz, no, To jest właśnie to, że jesteśmy za, tylko teraz musimy. Ale bo ja na jedną imprezę zabrakło, co się dokłada. Ale ja nie mówię, że nie. Ale ja mówię, żeby dołożyć. Ja jestem za. Ale to ze środków MTS-u, skoro to inne rzeczy trzeba teraz zawiesić albo zlikwidować. A czy to wiecie, co jest ważne? Nie pamiętam. W Gostynie będą odbywały się dwa wydarzenia kulturalne, na które brakuje środków. To są dwa największe wydarzenia kulturalne realizowane przez miasto. Jarmark Świętego Jakuba i Festiwal Teatralny Artemeci. Na tą chwilę brakuje około 70 tysięcy. Jest pytanie, czy w jakiejś formie jesteście w obozie, chcą nas wesprzeć, chcą nam oczywiście za taką informację. Czy jest to możliwe? Odnośnie do jakiejś wspólnej kwocie, tak, ale tutaj nie spodziewałbym się jakichś fajerwerków, ponieważ mamy dość istotną inwestycję, którą musimy tutaj zrobić. Tutaj, jeżeli chodzi o moją osobę i o spółkę, wolałbym nie wydawać swoich pieniędzy.